Przepis, panią skarbnik, panią sekretarz. Witam koleżanki i kolegów. Przeczytam porządek. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Stwierdzenie kworum na podstawie iść do obecności stwierdzam kworum. Wszyscy członkowie komisji są obecni. W punkcie drugim przyjęcie porządku obrad. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu nr 2 przez 2015 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stępnicy z dnia 3 marca 2015 roku. W punkcie drugim rozpatrzenie projektu uchwał. W punkcie pierwszym w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stępnica. W punkcie drugim w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stępnica. W punkcie trzecim w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W punkcie czwartym w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W punkcie piątym w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W punkcie szóstym w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Stępnica na 2015 rok. W punkcie siódmym w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Stępnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów. W punkcie ósmym w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W punkcie dziewiątym zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Stępnica. W punkcie dziesiątym w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Stępnica w lokalnej grupie działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020. W punkcie trzecim wolne wnioski. W punkcie czwartym zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Panie Przewodniczący, chciałbym prosić Szanowną Komisję, Szanownych Radnych o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze trzech uchwał. Tak. Państwo otrzymaliście. To jest pierwsza uchwała w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością gminy Stępnica do kategorii drogi gminnej. Tak. To przyjmijmy w punkcie 11. Tak. Następnie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową imienia Jana Twardowskiego w Radzimierzu w stosunku pracy z Radą Rady Miejskiej w Stępnicy. Tak, to prosimy wpisać w punkcie 12. I w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny im. Konstantego Makiewicza w Stępnicy w stosunku pracy z Radą Rady Miejskiej w Stępnicy. To proszę wpisać w punkcie 13. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś zmiany? Tak? Tak. Proponuję, żeby usunąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany sporządzenia studium uwarunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy. Mam tutaj zmiany, które są podyktowane zmianami prawnymi, ale jednak nie uwzględniają wszystkich aktualnych zmiany, które powinniśmy przeprowadzić, więc powinno być to poszerzone. Jako, że jestem członkiem Stępnickiej Organizacji Turystycznej, wiem, że organizacja ta składała wniosek o dostosowanie się do
planów zadań ochronnych dla łąk Skorszewskich przez RDOŚ sporządzanych i chciałbym, żeby to było uwzględnione w tych zmianach. Dlatego też uważam, że jeżeli już wydajemy pieniądze na zmianę studium, to wydajemy je raz na porządnie, a nie robimy to wielokrotnie. Poza tym, moim zdaniem, nie otrzymaliśmy na przykład wniosków, na podstawie których są te zmiany wprowadzone, więc tak naprawdę nie wiem, jaka jest podstawa tych zmian, które są na wniosek mieszkańców. I mapy, które zostały dostarczone, nie obrazują tego w ten sposób, żeby było jasne, co z czego się zmienia, a w treści uchwał też nie wiem dokładnie, co jest zmieniane w tym, tylko jakie ma być nowe przeznaczenie tych terenów. Także moim zdaniem jest to niepełna informacja dla radnych i nie mogą właściwie ocenić, czy ta zmiana w studium jest, powinni się wyrazić za nią, czy się przeciwko. Dobrze. Wnioskuje Pan o wykreślenie punktu? W sprawie wstąpienia do sporządzenia zmian studium. Pierwszy i punkt drugi. Dobrze. W takim razie przystąpimy do głosowania. Może ja proszę o sobie, tak? Bo to jest wniosek Pana radnego. Natomiast ja podtrzymuję ten porządek obrad i wątpliwości Pana radnego, jeżeli jak będą, zostaną rozwiane. Znaczy, mam nadzieję, że potrafię je wyjaśnić, a jeżeli nie, to zaprosimy na sesję urbanistę, który się tym zajmuje. Proponuję, żeby nie uwzględniać wniosków o radę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za propozycją radnego pana Rafała Strzelczyka o wykreślenie z porządku posiedzenia punktu pierwszego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studiów i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stechlica, jak i punktu drugiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stechlica. Kto z członków jest za wykreśleniem tych dwóch punktów? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Wniosek Pana został odrzucony. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy jest za przyjęciem porządku posiedzenia z dodatkowymi trzema uchwałami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu numer 2/2015 z wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 marca 2015 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem protokołu numer 2/2015 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 marca 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Proszę Państwa, mamy pierwszą uchwałę, która dotyczy zmiany w zakresie weryfikacji zasięgu strefy ochrony gminy wody w Miłowie oraz weryfikacja zasięgu pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego. Jeżeli chodzi o pierwsze, czyli strefę ochronną ujęcia wody w Miłowie, myśmy wykonali
wykonaliśmy dokumentację, która została zatwierdzona przez rozporządzeniem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i nie pozostaje nam na tą chwilę nic innego, jak zmienić studium i dopasować aktualny obszar strefy ochronnej tego ujęcia wody do tego też rozporządzenia. Macie Państwo załącznik graficzny. Ten załącznik graficzny obrazuje starą strefę i dzisiaj Państwo otrzymali załącznik graficzny obrazujący tą strefę, która została w tej chwili wytyczona w oparciu o odpowiednią dokumentację sporządzoną przez gminę, a zatwierdzoną przez odpowiednie służby i rozporządzenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecina. Jeżeli to z tego widzę, że będzie potrzeba, aby na sesję zaprosić urbanistę, który w sposób bardziej szczegółowy i fachowy i wyjaśnić Państwu radnym, na czym ta zmiana polega i dlaczego ona jest taka, a nie inna. Jest to zmiana studium na wniosek burmistrza gminy, żeby dopasować aktualnie wytyczoną strefę pośrednią. Jeżeli chodzi o punkt drugi, czyli weryfikacja zasięgu pasa technicznego, pasa pełnego brzegu morskiego, również musimy dostosować swoje studium do aktualnie wytyczonego pasa technicznego i pasa ochronnego, który został wytyczony przez dyrektora Urzędu Morskiego. Oczywiście Państwo, jak pamiętacie, Rada Gminy Ówczesna opiniowała bodajże zarządzenie tegoż dyrektora Urzędu Morskiego. Myśmy się tam w pewnym momencie nie zgadzali, że ten pas był ochronny tak szeroki i w rezultacie zostało to kompromisowo, ten pas został zwężony. Przypominam, że pas ochronny to jest pas, który jest wytyczony od pasa technicznego w głąb lądu i on może wynosić nawet do 2,5 km. Od 100 metrów, minimum 100 metrów do 2,5 km. I również przypominam, że w pasie ochronnym jest utrudnione inwestowanie, czy inwestycje, nawet zabudowa rekreacyjna czy mieszkaniowa. Gdybyśmy mieli tak bardzo szeroki pas, no to praktycznie nie można by było nic tam w tym pasie, czy prawie nic wykonywać. No i to tyle na ten temat. Dziękuję Panie Burmistrzu. Zapraszam do dyskusji. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę. Jak patrzę na mapę tej strefy ochronnej wód, to rozumiem, że zmniejszamy tą strefę. Tak, ona nie tyle będzie zmniejszona, co bardziej ona się przesunie w kierunku miejscowości Zielonki. To wynika z badań geologicznych i badań wykonywanych przez specjalistów, którzy się tymi sprawami zajmują. Po prostu tak są rozłożone wody, z których to pojęcie wody jakby pompuje, czerpie i zasila naszą gminę. One są pod ziemią tak ułożone, że są przesunięte w kierunku miejscowości Zielonczyn, a nie w kierunku, jak poprzednio, że ta strefa zajmowała praktycznie całą miejscowość Miłowo i w kierunku gazociągu. Dokumentacja jest do wglądu oczywiście w każdej chwili u Pani Cieszyńskiej. Ta dokumentacja, która była przedmiotem badań, która była przedmiotem analizy również przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie. Dziękuję. Proszę. Rozumiem, że te zmiany są potrzebne, rozumiem, nie ma problemu, ale zmiana studium kosztuje gminę coś. Więc jeżeli są jeszcze inne rozporządzenia, jak to do 8 maja 2014 o strefie ochronnej, czy
dlaczego nie włączymy od razu takiej zmiany, żeby zrobić to tajną zabawą? Przecież są pieniądze gminy, które będą względnie wydawane, jeżeli będziemy potem wybierać te rejestry, żeby wprowadzić następne rozporządzenie, następnego. Poniekąd to nie jest tak, dlatego że zmiana studium oczywiście, że kosztuje, ale za każdą zmianę, czyli tak wprowadzamy pas techniczny i strefę pośrednią ochrony tego ujęcia wody, to są określone stawki. Jeżeli byśmy poszerzyli to o na przykład o zalecenia RDOŚ-u, to ta stawka byłaby znacznie większa. Jeżeli będziemy to robić, zakładajmy za rok czy za dwa, czyli będziemy dostosowywać studium, chociaż nie jestem pewien, panie radny, czy to studium mamy dostosowywać, czy plany miejscowe, są dwie różne sprawy. Nie jestem pewien, bo tutaj i po prostu no, to ustalimy i odpowiemy. Ale nawet gdyby było to studium, no to po prostu to nie będą większe koszty, to będą takie same koszty jakby dzisiaj, one by dzisiaj były większe. Jeżeli będziemy robić zmianę studium pod zalecenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, bądź w związku z tym, że jest plan ochronny Natury 2000 Łąki-Skoszewskie, no to po prostu też zapłacimy. Czy my zapłacimy dzisiaj, czy zapłacimy za rok, za dwa, to są praktycznie te same pieniądze. Czy prawie te same, bo trudno powiedzieć. Tam prawdopodobnie będziemy musieli robić przetarg, bo na pewno będzie to kwota, która może przekraczać 30 tysięcy euro. W tej chwili, jeżeli chodzi o te zmiany, to są zmiany, no, mówiąc delikatnie, drobne, które mogliśmy wykonać poprzez postępowanie ofertowe, a nie przetargowe. Nie pamiętam w tej chwili, ile nas to kosztuje, to jest żaden problem, żebyśmy Państwa powiedzieli, ile to kosztuje na przykład na sesji te zmiany. Rozumiem. A mam jeszcze na pytanie, w takim razie mówi Pan Burmistrz, że za rok, może dwa, czy w ogóle gmina ma w planie wprowadzenie tych zmian w RDOŚ-u, czy już o tym myślała? To znaczy, wie Pan, to nie jest tak, czy my możemy sobie... Tam są określone terminy, które są prawdopodobnie narzucone przez plan ochrony. Ale one dotyczą, mówię, chyba planów miejscowych, a nie studiów. My dzisiaj mamy, zaraz będziemy mieć następny plan ochronny, który poniekąd no, w znacznym obszarze również wchodzi na Łąki Skoszewskie, a to jest plan ochronny Natury 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński. I może nawet dzisiaj byłoby chyba zbyt pochopnie, bo wcale nie wiemy, czy ten plan ochrony, który w tej chwili jest przedmiotem no, wykonywania przez Urząd Morski, czy on nie będzie jeszcze bardziej rygorystyczny i w pewnym zakresie wejdzie na obszar Łąk Skoszewskich, bo na pewno wchodzi, również na ląd i czy nie będziemy musieli uchwalać planów miejscowych, które będą bardziej rygorystyczne niż na przykład dzisiaj, gdybyśmy tylko uchwalili to, co wynika z planu ochrony Łąki Skoszewskiej. To nie są łatwe rzeczy. Poza tym, proszę Państwa, co jeszcze mówię, gminę czeka, to też w tej chwili dyrektor regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje no, plany powodziowe, czyli wykonuje również plany, wykonuje mapy powodziowe, zagrożenia powodziowego. Jeżeli to zostanie, to też jest w tej chwili na etapie konsultacji społecznych, jeżeli te plany zostaną wprowadzone, to również na terenie naszej gminy będą tereny, na których nie będzie wolno ze względu na zagrożenie powodziowe wykonywać żadnej zabudowy i również Rada Miejska w tym przypadku będzie miała narzucony termin o wprowadzenie tego albo do studiów, albo do planów miejscowych. Czyli dlatego nie bardzo bym się spieszył z tymi Łąkami Skoszewskimi. One jakby, czy my teraz zmienimy studium, czy nie zmienimy studium, to i tak to, co jest w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska, nie pozwoli
no mówię przykładowo, wybudować jakieś przedsięwzięcia, które byłyby niezgodne z rozporządzeniem dyrektora regionalnego ochrony środowiska, bez względu na to, czy to będzie ten teren zmieniony studium, czy nie będzie zmieniony, to i tak tego nikt nie zrobi. Po prostu każda inwestycja w Naturze 2000, ona jest uzgadniana z dyrektorem regionalnym, każda regionalnym ochrony środowiska i służby jego nie puszczą żadnej inwestycji, która była niezgodna na przykład z planem ochrony obszaru natury Łowisko 6. Po prostu to jakby nie ma znaczenia, czy my to studium zmienimy, czy nie zmienimy, to i tak tutaj nic nie wybudujemy, czy inwestor nie wybuduje niczego, co jest niezgodne z planem ochrony. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie, bo mamy dwie identyczne uchwały, numer 1 i numer 2 w sprawie zmiany. Rozbicie na te dwie uchwały jest ze względu na tematykę, czy że to będą dwa osobne, gmina będzie dwa razy osobno płaciła, czy nie, razem to jest tylko, czy to jest... Ze względu na tematykę, ze względu na wnioskodawców. Wnioskodawców. Tak, to jest... Rozumiem, że wykonawca wtedy... Wykonawca ma już zlecenie urbanista, który się tym, no jeżeli rada przyjmie, to się będzie tym zajmował. To nie ma żadnego znaczenia, czy to są dwie uchwały, czy będzie jedna. Po prostu to są te same pieniądze. Dziękuję. Przepraszam. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Proszę, proszę Państwa, Panie Majoru, Pani rozdała Państwu tutaj tak nowy projekt, tak, który się różni od poprzedniego, że jest załącznik pusty. Tak? Państwo widzicie, do czego mam. Tak. To się różni tym, że w tym projekcie uchwały, którą Państwo otrzymaliście dzisiaj, jest 6 załączników, a poprzednich było 5. I teraz przystępując do omówienia tego projektu uchwały, to po kolei. Przedmiotem zmiany sumy jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu w obrębach. Gąsierzyno. Teraz proszę załącznik numer 1. Proszę sobie na załącznik numer 1. Tak. Tutaj proszę Państwa chodzi o teren, który jeszcze do niedawna był przeznaczony na kopalnię torfu. Właściciel tego terenu miał koncesję wydaną przez wojewodę na pozyskiwanie tortu, to kopanie i wywożenie tego tortu. W związku z tym, iż to było jeszcze za Pana Wołonki, więc ja dokładnie nie mogę tutaj, ale z różnych opowieści wiem, że tego tortu w zasadzie nie przystąpił, albo tylko próbował, ponieważ opór społeczny był tak duży, że zresztą inne jeszcze względy, które się nałożyły, że ta kopalnia torfu, pomimo że miał koncesję, z nią nie ruszył. Wykopał chyba kilka dziur i tak zostało. W międzyczasie ten teren przez tamtego ówczesnego właściciela został sprzedany nowemu właścicielowi i nowy właściciel, i również z tej racji, że ta koncesja na pozyskanie tego torfu, ona utraciła swoją ważność. W związku z tym i na wniosek nowego właściciela proponujemy, aby studium ten teren z kopalni torfu przywrócić na teren rolniczy.
do wykorzystania rolniczego. I to jest załącznik numer 1. Załącznik numer 2, załącznik numer 2 i 3 to jest dotyczy przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej oraz użytkowanie rolnicze w łąkach rachnowo-leśniczych. Tutaj, proszę Państwa, te tereny dotychczas naszym studium są terenami przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługową, tam przemysł nieuciążliwy. Natomiast na wnioski właścicieli tychże gruntów, którzy to są z reguły łąki, którzy te grunty wykaszają pod dopłaty unijne i takie mamy wnioski, aby zrezygnować z tej zabudowy produkcyjnej i usługowej na rolniczą mieszkaniówkę i rekreację. Czyli wykluczamy tą produkcję, czyli ten przemysł nieuciążliwy i usługi i pozostawiamy funkcję rolniczą, mieszkaniową i rekreacyjną. Tych załączników macie tutaj Państwo do tego do tej zmiany drugi i trzeci, tak? I tutaj, jeżeli Pan Radny byłby zainteresowany, to oczywiście też można sobie obejrzeć wnioski. Zresztą tutaj jest też teren obok tego bloku, który żeśmy wnioski rozbudowali, tych dwóch bloków. Tam żeśmy przejęli też działkę, na której był info i no, dzisiaj tam jest zabudowa przemysłowa, a przecież wiadomo, że tam nie będziemy żadnego przemysłu lokować, ponieważ no, jest to tyle lat i nikt nie zgłosił się, nie wyraził chęci, aby tam jakieś zakłady produkcyjne budować. Jeżeli chodzi o podpunkt trzeci, paragrafie trzecim tego projektu uchwały, to jest Czarnoci, z przeznaczeniem terenu na użytkowanie rolnicze. I tutaj jest wniosek dzierżawcy tego terenu, ponieważ grunt ten stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnej, ale jest dzierżawiony przez jednego z mieszkańców naszej gminy i ten dzierżawca wystąpił z wnioskiem, aby przywrócić temu gruntowi funkcję rolniczą, aby zrezygnować z tej mieszkaniówki i tam czegoś jeszcze rekreacji, a przywrócić funkcję rolniczą. No i moja propozycja jest taka, aby ten wniosek uwzględnić i powiedzmy doprowadzić do zmiany studium zgodnie z prośbą tego mieszkańca. I dalej mamy punkt czwarty. Czyli tu jest technika, przeznaczeniem terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej oraz na cele zabudowy produkcyjnej, sprzedowo-magazynowej. I to jest załącznik 5 i 6. Ten trójkąt taki, który tam jest na tym załączniku, to są grunty prywatne i również tutaj musiały być jakieś wnioski w tym zakresie, natomiast ten obszar no, podobny troszeczkę do Postokąta, czyli jakby wyżej, to jest własność gminy Sepnica i tutaj chcemy, żeby właśnie na tym gruncie było przeznaczenie do zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej. Ten grunt doskonale się do tego nadaje, bo on się łączy z nową drogą, którą wybudowaliśmy po torowisku. Z jednej strony, czyli obecną ulicą Wszystkiego, a z drugiej z ulicą Przewodnika. No i to są takie powiedzmy zmiany, które proponujemy, aby Rada Miejska pozwoliła na sporządzenie zmiany studium w tym zakresie. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania? Tak, panie rektorze, proszę. Co do zmiany paragraf 3 punkt 2, to łąka Żarnowracimierz na cele terenu zabudowy mieszkaniowej, kreatywnej, usługowej oraz użytkowanie rolnicze.
Tutaj na tym terenie, o ile wiem, są łąki, które są poszone na tereny jakby ochronne, tak. Jeżeli zmienimy zagospodarowanie na rolnicze, to stworzymy tam monokulturę i różnorodność ptactwa, która tam występuje, ona zniknie. Więc zmiana na rolnicze zagospodarowanie tego terenu się odbije na naszej przyrodzie. Jeżeli my chcemy rozwijać gminę w kierunku turystyka, ekologia, to takie zmiany powinniśmy dopuścić. Wręcz odwrotnie właśnie, dlatego że dzisiaj mamy tam przemysł nieuciążliwy. Nie, przemysł nieuciążliwy, tak, zlikwidować jak najbardziej, rekreacja jak najbardziej, ale użytkowanie rolnicze nie pomoże, wręcz by zaszkodzić. Użytkowanie rolnicze to jest właśnie koszenie łąk. Tak. To jest właśnie to. A pan myślał, że użytkowanie rolnicze jest to zaorać, zasiać, tak? Nie użyć łąkami. Jeżeli użytkowanie rolnicze zaorać, zasiać, no wydaje się użytkowanie rolnicze. Ale koszenie łąk to też jest użytkowanie rolnicze. Koszenie łąk. Oczywiście. Tak, ale będą łąki mogą rosnąć na nieużytkach, tak? Proszę? Na nieużytkach mogą rosnąć też łąki, tak? Na nieużytku w ogóle nie ma dopłat, panie Rafale. Przede wszystkim nie ma dopłat. Nie ma dopłat za nie. I tu tylko zależy, ja może jeszcze dodam, bo akurat wiem w czym, że od rolnika tylko zależy. I tam, jeśli jest zapisane właśnie, że tam są łąki 5., 6. klasy, to nie może zaoporać. Absolutnie, bo na to mu nie zezwala. Nikt mu nie zezwoli i dopłaty, bo nawet zostanie ukarany. Od niego zaś to nie ma tak, że pójdzie sezon. Co jest zapisane, to jest święta. Jak jest napisane rolnicze, to właśnie to do tego dążymy, żeby był faktycznie rolnicze. Jeżeli grunt orny, czyli tak zwane rola, tam się... rola, tak jak to pani Basia mówi, był zgłaszany do dopłat jako łąka, bo można tak zrobić. I ten proces trwał 3, 4, 5 lat, tak? Nie można tego procesu odwrócić, czyli nie może pan już de facto zlikwidować tej łąki i zasiać tam z powrotem zboże. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wyraża na to zgody. Rozumiem. Nie, zastanawiam się, bo jest sprawa biogazowni, te właśnie miejscowości blisko. Czy zmiana na użytkowanie rolniczych terenów może spowodować, że będzie chciał właściciel zrobić dużą monokulturę, która będzie wykorzystywała możliwości przebiorę też biogazu. Czyli daje. Ale wie pan, panie radny, to nie ma nic wspólnego. Przepraszam bardzo, to nie ma nic wspólnego biogazownia z tym. Czy ta zmiana ma wspólnego z biogazowni? Proszę? Czy ta zmiana nie ma tego wspólnego? Ale odpowiada to wprost, nie ma nic wspólnego. Biogazownia to jest odrębny temat, a użytkowanie, a zmiana studium jest czym innym. Poza tym, wie pan, tu są właściciele tych gruntów. To nie jest tak, że przyjdzie ktoś, kto budować biogazownię i powie, masz mi zaorać czy coś tam robić. No to wie pan, to jest, nie ma nic wspólnego. Także doceniam pana troskę, ale ona jest tutaj zbyt, no jakby przerasta sprawę. Czy ktoś z państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?